Panie, witam panów członków Rady Dzielnicy Siódmej, witam przybyłych gości, mieszkańców oraz panią z fundacji. Stwierdzam obecność państwa radnych w liczbie zapewniającej kworum. Otwieram 49. sesję Rady Dzielnicy Siódmej Zwierzyniec. Szanowni państwo, stwierdzam, że do protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły żadne sprostowania. W związku z tym oznacza to, że protokół uważa się za przyjęty. Tradycyjnie musimy ustalić porządek obrad. Wszystkie projekty uchwały wpłynęły w terminie krótszym niż 10 dni z oczywistych powodów. No i przy ostatniej interpretacji prawników jednak zawsze sugeruję, że je wprowadzać w wyniku głosowania. W związku z tym głosujemy o wprowadzenie, począwszy od druku 556, od dzisiejszej obrady. Kto z państwa jest za wprowadzeniem druku 556? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że wprowadziliśmy ten druk. Druk numer 557. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 558. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Druk numer 559. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce uzupełnić porządek obrad? Chciałabym złożyć oświadczenie z prośbą o ujęcie w protokole rozporządzenia. Dobrze. Proszę. Czy ktoś z państwa chce poznać oświadczenie? Dobrze. Pani Magdalena Mardyła oświadcza, że ze względu na konflikt interesów wyłącza się z prac nad procedowaniem druku nr 559 dotyczącego nowej organizacji ruchu na Kółce Zwierzynieckim wprowadzanej w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania. No wszyscy wiemy, że pani Magda pracuje w ZGIT-cie, w związku z tym rozumiemy tą sprzeczność interesu i ma do tego prawo. Proszę państwa, pozwolę sobie do mieszkańców powiedzieć. Bo to tylko kretyn może tak zaprojektować to wszystko. Ale przepraszam bardzo, proszę nie obrażać, nie obrażać osób, które pracują. Po pierwsze, po kilku takich. Ale pan pozwoli, że ja panu odpowiem na pana wystąpienie. Po pierwsze, nie wszyscy pracownicy z ZIKiKu pracują nad projektem organizacji ruchu, a po drugie nie ZIKiK go przygotowuje, tylko firma zewnętrzna. W związku z tym w pewien sposób pan troszeczkę mówi brzydko o osobach, które tym się nie zajmują. Ale bardzo bym prosił, jeżeli państwo będziecie chcieli również zabrać głos, zgłaszali się do głosu, ponieważ jakiś porządek musi obowiązywać i nie obrażanie również ludzi, którzy pracują gdziekolwiek. Pozwolę tylko do państwa powiedzieć taką rzecz. To jest czwarty projekt uchwały. Pozwolimy sobie jak czwarty w tej kolejności procedować, ponieważ pierwsze trzy będą dość szybkimi projektami uchwały, w związku z tym zaczniemy według kolejności.